Zaprzyjaźnij się ze świętym, któremu Pan Jezus pewnego dnia ustąpił miejsca w świątyni. Poznaj żywot świętego Benedykta Labra, dobrowolnego żebraka. Dziś w czasach szalejącego konsumpcjonizmu oddajemy pobożnym czytelnikom żywot świętego Benedykta Labra żebraka, który wiele lat temu napisał nasz ukochany rodak, ojciec Prokop Kapucyn. Czytaj, słuchaj i patrz oczami ducha. Zaprasza wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Przedziwny Bóg w świętych swoich. Rzecz o świętym Stanisławie Kostce. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. Rok już upływał, odkąd Stanisław wśród otoczenia bardzo nieodpowiedniego jego świętym usposobieniom walczył mężnie z wszelkimi przeszkodami na drodze do coraz wyższej pobożności, której nie odstępował, kiedy to Pan Bóg dotknął go chorobą. Lecz do niej można ściśle zastosować te słowa Pana Jezusa o chorobie Łazarza, że choroba ta nie zmierzała ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Najpierw jednakże spodobało się Panu Bogu podać temu słudze swojemu sposobność nabycia zasługi w zwalczeniu napaści na niego złego ducha. Ten, gdy widzi kogoś zbliżającego się do śmierci, uderza na niego tym silniej, im lepiej i święciej widzi go na nią przygotowanego. Lecz tym razem, nie mogąc nacierać wprost na duszę tak niewinną, tak już ściśle zjednoczoną z Bogiem, jak była dusza Stanisława, usiłował zewnętrznym widziadłem przerazić i zaniepokoić chorego. Ukazał się więc mu w postaci wielkiego i ohydnego czarnego psa z paszczą rozwartą rzucającego się na niego. Widząc to, święty Stanisław najspokojniej zrobił w stronę, w której widziadło się pojawiło, znak Krzyża Świętego. I wnet widziadło to znikło. A gdy jeszcze kilka razy to samo się powtórzyło w ten sam sposób, odpędził nasz święty szatana i ten go już więcej nie napastował. Od tej jednakże chwili choroba bardzo się wzmogła, co czując Stanisław zaraz poprosił ochmistrza i brata, żeby mógł przyjąć sakramenty święte. Lecz ci, pewni będąc, że właściciel mieszkania kacerzem będąc, w żaden sposób nie pozwoli, by do jego domu przyniesiono przenajświętszy sakrament, odmówili tego, pod pozorem, że choroba jego nie była niebezpieczną. Tymczasem wzmogła się ona bardzo i lekarze grozili prędkim, a niepomyślnym jej rozwiązaniem. Ponowił więc Stanisław jeszcze usilniej swoje żądanie, żeby przyjąć mógł ostatnie sakramenty. Lecz i tym razem było to na próżno. Łatwo sobie wyobrazić, jak wielką boleścią było dla świętego młodzieńca widzieć się bliskim śmierci, a być pozbawionym pomocy i pociech religijnych w takiej chwili najniezbędniejszych. Widząc więc, że już u ludzi nie wyjedna sobie, żeby mu to szczęście dali, uciekł się do świętej Barbary, szczególnej patronki dobrej śmierci. Przypomniał sobie, że ona, objawiwszy się po śmierci pewnej osobie pobożnej,
Powiedziała, że kto się do niej po to ucieknie, nie umrze bez przyjęcia ciała pańskiego. A co później kilka uderzających cudów stwierdziło. Zaczął się zatem z całą gorącością ducha modlić do świętej Barbary, błagając ją, żeby mu w tak smutnej ostateczności przyjść raczyła z pomocą. I został wysłuchanym. Ujrzał tę świętą wchodzącą do jego pokoju, a wkrótce i dwóch aniołów przynoszących mu przenajświętszy sakrament. A wtedy, jak to przy procesie jego kanonizacji poświadczyli będący tam obecni, chory podniósł się z posłania, ukląkł, a powtarzając z rozrzewnieniem: „Panie, nie jestem godzien”, przyjął z rąk aniołów komunię świętą, po której przez czas pewien zostawał jakby w zachwyceniu. Lecz nie tylko na tym jednym cudzie poprzestał wtedy Pan Bóg, okazując Stanisławowi tak wielką względem niego dobroć. Bo oto, co w kilka dni później zaszło. Choroba Stanisława najgorszy wzięła obrót. Aż pewnej nocy, gdy zapadł już w konanie i najgorętszymi aktami wiary, miłości i nadziei polecał duszę swoją Przenajświętszej Panience, ujrzał ją przystępującą do niego i trzymającą na rękach Dzieciątko Jezus, które złożyła obok chorego na posłaniu. A gdy przez pewien czas święty, opływając w pociechy niebieskie, przytulał Boże Dzieciątko, wówczas Matka Przenajświętsza, zabierając je na powrót na ręce, poleciła Stanisławowi, żeby wstąpił do zgromadzenia ojców jezuitów. I widzenie znikło. Dla utrwalenia zaś pamiątki cudu tego, gdy później dom, w którym mieszkali wtedy Kostkowie, przeszedł na własność katolika, pokój, w którym zaszło wyżej opowiedziane widzenie, na kaplicę pod wezwaniem świętego Stanisława zamieniony został. Cudowne zaś skutki tego objawienia zaraz widzieć się dały. Chory bowiem od tejże chwili z największym zdziwieniem lekarzy został najzupełniej i od razu tak uzdrowionym, że nazajutrz udał się do kościoła dla wysłuchania dziękczynnej mszy świętej, a następnie ruszył do swoich zwykłych zajęć. Boże, który pomiędzy innymi cudami mądrości Twojej, także i w wieku młodocianym dojrzałej świętości łaskę udzieliłeś, spraw prosimy, abyśmy na wzór świętego Stanisława Kostki, czas wszystki na dobre czyny obracając, do wiecznego odpoczynku pośpieszali, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Na uproszenie sobie tego i na cześć świętego Stanisława, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Żywot świętego Stanisława Kostki. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.